Nicht wie du willst, ich und jetzt, der Kasch, dass die Waage für Mager wie du wirst Champion, von Babem, du sein, du wirst sein, besuchte dich Schwimmchen, nein. Heroes of Made and Magic, czuję obecność, też nie mogą dojrzeć, setki tych tępych spojrzeń, wkoło mnie płoną pochodnie, czują mój oddech na plecach i nie mają pojęcia. Nie wiatr się zerwał, lubię grać na nerwach, rytm bicia serca, urodzony morderca, co prowadzi go zemsta i śmierć wrogów. Czy teraz masz swoich bogów, pomóż się do nich, za nic nie mogą przede mną uchronić cię, bo czujesz na skroni chłód stali, zanim dasz radę dochwycić za miecz, pulsuje krew. Jesteś typem człowieka, który budzi się po pierwszym dźwięku dzwonka, czy potrzebuje tysiąca drzemek? To zależy od dnia. Jak jestem jakoś, wiesz, mega styrany, to drzemki są jedna, drzemki następują jedna po drugiej i czasami no, potrafię sobie o pół godziny przedłużyć to kimanie, ale generalnie, wiesz, budzę się jak muszę, to wstaję zaraz po pierwszym dzwonku, więc to zależy od dnia, ale generalnie po pierwszym. No ale jednak ta drzemka pomiędzy ostatnimi rzeczami związanymi z 5 miejsc po przecinku, a nową płytą trochę trwała. Do tego pijesz? Okej, no trochę trwała, ale wiesz, nie było to zależne ode mnie. A właściwie może było, jakoś wiesz, nie miałem potrzeby robienia niczego przez jakiś większy czas. Po pewnym czasie przyszedł taki okres, w którym no, doszło do tego całego przebudzenia. Dzięki Enzu głównie, bo to jego muzyka wpłynęła na to, że się w końcu odmuliłem i zacząłem coś robić. No i co, wyszło chyba fajnie, jestem bardzo zadowolony z tej płyty, no i mam nadzieję, że tym razem ta przerwa nie będzie trwała tak długo, tylko pójdziemy za ciosem. Już myślę o następnym projekcie, więc będzie okej. Okay. Enzu, jak się poznaliście? Przez internet, na czacie. Nie, śmiejemy się. Odezwał się kiedyś do mnie po prostu na Facebooku. Poprosił, zapytał, czy chciałbym nagrać coś na jego bicie. Wysłał mi paczkę. Weszły mi mega te bity. Zrobiliśmy jeden, drugi, trzeci numer. Na początku miała to być epka, ale ta współpraca tak ewoluowała fajnie, że zrobiliśmy całą płytę. Bardzo zdolny gość. A to jego twarz w takiej zmodyfikowanej formie się pojawia na okładce, prawda? Dokładnie. No, tak wygląda. Jeżeli ktoś go nie zna, to ma okazję przynajmniej wyobrazić sobie, jak może wyglądać w wersji nie zombie, tak? Fajnie to zostało zrobione. No właśnie. A opowiedz coś trochę więcej o tym projekcie okładki. No generalnie miało to odzwierciedlać ten cały stan letargu i przebudzenia, tak? Śmierć i wybudzenie się z tej takiej śmierci klinicznej, śmierci twórczej. Stąd nagrobek na froncie, stąd napis 5 miejsc po przecinku, które zostało uśmiercone jako tako. I w końcu odcięliśmy się od tej płyty, poszliśmy nieco dalej. Stąd ta postać, która miała niby przedstawiać mnie, idąca tam w stronę światła, tak? Publiczność, która jest w postaci zombie, która nie do końca widzi to, o co nam chodzi często, z drugiej strony chcąca cię pożreć w jakikolwiek sposób. No i co? I głównie dlaczego motyw śmierci, tak? No generalnie byłem kojarzony przeważnie z takim pozytywnym rapem, a tutaj takie zaskoczenie, bo ta płyta jest cięższa na pewno, brzmieniowo jest cięższa, jest mniej humorystycznych kawałków, jest mniej takiej zabawy właśnie z humorem, mniej parodii, mniej uśmiechania się do tego mikrofonu. Jest bardziej przemyślana na pewno, tak? I ten okres takiego letargu przydał mi się, głównie dlatego, żeby osiągnąć takie konkretne emocje. No i dlatego właśnie tak wygląda okładka, bo odzwierciedla to, co jest na niej, moim zdaniem. Użyłeś sformułowania, odcięliśmy się od 5 miejsc po przecinku, ale koncertowo chyba nie masz zamiaru porzucić kawałków z tej płyty. Jeżeli będą osoby, które będą chciały tego słuchać w dalszym ciągu, to jak najbardziej, tak? Tym bardziej, że lubię bardzo tę płytę. To nie jest tak, że wiesz, że koniec z tą płytą, robimy następne rzeczy i nie chcę grać ciągle tych kawałków, tak jak Vena przykładowo nie chce grać Salutuj, bo zbrzydło mu, tak? No, ta płyta jest stosunkowo świeża jeszcze, pomimo wszystko, bo w dorobku mam raptem 3 płyty, a nie 10 czy tam 8, więc no dlaczego miałbym nie korzystać z tych kawałków, skoro są fajne i ludzie się przy nich fajnie bawią. A jak to się stało, że się przekonałeś do dubstepu? Nie do końca, znaczy inaczej, wpuszczam go do głowy i nie jest dla mnie tak obcym już tematem, jak to było, jak to miało miejsce 2 lata temu, tak? Mi się dubstep zawsze kojarzył z czymś takim mega inwazyjnym, z takimi wiertarkami, które no wpływały jakoś tam, negatywnie były nacechowane dla mnie, tak? Jednak Enzu pokazał, że można wrzucić ten taki nisko świdrujący bas, ale ubrać to w bardzo fajną linię melodyczną dodatkowo i zrobić z tego naprawdę dobry, energiczny chociażby refren, tak? I dlatego tam pojawiały się takie drobne elementy, ale nie ma tego dużo. Spokojnie nie zrobię płyty dubstepowej, no bo jednak na dłuższą metę nie jest to stylistyka, w której chciałbym siebie widzieć. Jeżeli chodzi o warstwę tekstową, to postawiłeś na storytellingi. Czy to jest właśnie forma, w której czujesz się najlepiej, najpewniej?
Lubię, mam jakąś tam wyobraźnię, mam fantazję, mam pomysły, które właśnie poprzez storytellingi najbardziej udaje mi się przekazywać, tak? Jest bardzo dużo fajnych patentów, chociażby pomiędzy Hangoverem a Avatarem. Jeżeli ktoś się wsłuchał, zagłębił się trochę, to te dwa kawałki się łączą i to jest jedna łączna, wspólna historia pokazana z dwóch perspektyw, z dwóch stron, tak? Jednej osoby, która ginie na przejściu, tak? I w międzyczasie jest podpięta pod to historia jej życia, co się z nią dzieje, a z drugiej strony jest gościu, który no, przyczynił się do śmierci tej osoby, tak, plus paru innych poprzez jakieś tam wybory, jakieś tam kroki i ten hangover i ten kac, tak, kac moralny, to też jest metaforyczne, bo dostawałem wielokrotnie pytania, ej, to nie jest kawałek o kacu przecież, co to ma wspólnego historia, którą opowiadasz z kacem, a tak naprawdę to nie chodzi o kaca stricte alkoholowego, tam pojawia się alkohol, pojawia się pijany kierowca, któremu przydarzają się jakieś historie, ale całość puenta historii skupia się na kacu moralnym tak naprawdę, że zrobiliśmy coś, co nas męczy, co nas gniecie i przynosi, ciągnie to za sobą jakieś tam skutki, tak, negatywne. A jak to jest z tym puszczaniem w komercyjnym radiu? Grają cię w końcu Wesce, czy nie? Podobno tak. Ktoś mi mówił, że Hangover leciał w Wesce. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, ale no myślę, żeby nie kłamali. Wzięli też klipy. Klip. Jeden klip tak na razie, jak do tej pory. No i też podobno od nich to zależy, czy on będzie na rotacji, czy nie, ale mają go w bazie, więc jak im się zachce, to puszczą. Twój faworyt na tym krążku? Kurczę, nie mam faworytów, bo on jest różnorodny, ten album. Mój faworyt? Kurde. Avatar chyba. Avatar i Hangover. Avatar dlatego, że bardzo dobrze udało mi się, moim zdaniem przynajmniej, technicznie polecieć na tym kawałku, a przy okazji ubrać to właśnie w fajne metafory. Tam jest też dużo fajnych smaczków. No i Hangover jako historia mi się bardzo podoba, tak? Ten beat jest fajny, on się rozpędza. No ja lubię takie emocjonalne, to może złe określenie, ale kawałki niosące takie narastające emocje, ale podbudowane dobrą warstwą muzyczną, tak? Która, wiesz, która napędza mnie jako rapera do rozwoju na tym kawałku, tak? Przyspieszenia, zwolnienia, przerzutnie i tak dalej. Więc to są chyba te dwa moje ulubione numery. John Doe też bardzo lubię, bo tam jest taki beat z mega pompą, z mega pierdolnięciem. Ja lubię takie energiczne bity i dlatego właśnie ten motyw świdrującego tego basu niskiego, dubstepowego tutaj bardzo fajnie zagrał, bo on tylko podkręcił energię tego kawałka, tak? No ale nie towarzyszył mu w całości. Masa tytułów nawiązuje do tytułów filmowych. Czy to jest związane z tym, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy po raz pierwszy i opowiadałeś wtedy o projekcie tarantynowej epki. Czy to można jakoś powiązać? Tak, to jest jakaś część nawiązań i część inspiracji właśnie wynikająca z pomysłu na tą epkę Tarantino. W dalszym ciągu utrzymuję, że zrobię w końcu taką płytę, może niekoniecznie na tytułach Quentina Tarantino, ale na tytułach filmowych kompletnie, tak? W pierwszej koncepcji miałem na myśli dosłowne odzwierciedlenie scenariuszy tych konkretnych filmów, tak? Że opowiadam scenariusz filmu w wersji rapowanej. To fajnie można byłoby ugryźć, ale z drugiej strony, jaki jest sens opowiadania historii filmów, które ludzie znają i lubią, tak? Załóżmy fajne kino drogi, tak? Więc wydaje mi się, że pozostawię sobie te tytuły filmowe, ale będę z nich korzystał jako inspiracji, a nie odwzorowywał jota w jotę scenariusz filmu, bo myślę, że będzie to ciekawsze i bardziej zaskakujące. Być może wzorując się na postaciach z konkretnych filmów uda mi się podpiąć historię i stworzy się coś na zasadzie Hangovera, tak, z tym, że w zupełnie inną fabułą. No właśnie, zostając przy klipie do Hangover, opowiedz proszę trochę o jego realizacji. Kręciliśmy w barze Merc, bardzo fajna knajpa, polecam, jeżeli będziecie chcieli sobie pójść na piwo albo zjeść dobrą pizzę, albo domowy obiad w barze Merc na Żabiance. Kręciliśmy w hotelu w Sopocie, wynajęliśmy sobie pokój, tam były też te sceny z dziewczyną, która leży i tam budzi się gość, który właśnie niezbyt pamięta, co się działo dnia poprzedniego. Kręciliśmy na obwodnicy Trójmiasta, kręciliśmy w Gdańsku Głównym, tamte mijanki z ludźmi, co więcej. Kręciliśmy pełne 3 dni ten teledysk. Zajmowała się nią Nice One Art, tak, z Andrzejem Rajkowskim na czele jako operator kamery. Bardzo fajnie, pozdrawiam. No i myślę, że wyszło bardzo fajnie i bardzo ciekawie. Wsi-
Wsiadam do auta i jadę przed siebie. Nie chcę już niczego wiedzieć, gnam bez pamięci. Wszystko się kręci, nie ma znaczenia już gdzie mnie poniesie. Wiem czego szukam i jak to osiągnę. Nie wiem już jaki mam problem, w kieszeni drobne. Choć grubiej na koncie, to świat nie opiera się tylko na forcie. Łyka z kolejnej butelki pobieram. Dym z papierosa uderza do płuc. Wyrzucam w kamelach, chwytam elema i wkładam do ust. Kwiatam palcami kapsułkę, rzeźki mentolowy buch. Daje ukojenie myślom. Masz w planach kolejne klipy promujące to wydawnictwo? Miesiąc, dwa, może półtora, może krócej. Zobaczymy, to od wielu czynników zależy, na które ja nie mam wpływu, tak? Po prostu trzeba się uzbroić w cierpliwość, myślę, że coś jeszcze się pojawi. Gdybyś miał porównać siebie z pięciu miejsc po przecinku i z tej nowej płyty, co na plus, co na minus? Otwarta głowa, wiem, więcej do siebie wpuszczam. Poprawiłem się warsztatowo, pomimo wszystko. Na tej nowej płycie jest bardzo dużo nawijek double tempo, jest zdecydowanie więcej przyspieszeń, jest zdecydowanie więcej zabawy flow, modulacji głosu, technicznie się bardzo poprawiłem. Warsztat, poprawiłem mega warsztat i rozwinąłem się, jeżeli chodzi o dobór muzyki, tak? Mam jakby, to powiedzieć, może lepsze łóżko trochę do tego i wyłapuję coraz fajniejsze rzeczy i widzę, znaczy może inaczej, wiem, jaki zrobię kawałek, kiedy już dostanę beat do niego. Siadam, piszę. Wcześniej tak nie miałem. Dostawałem beat i myślałem, kombinowałem, często zajmowałem. Chociaż to też nie można do końca tak powiedzieć, bo przy poprzedniej płycie również było tak, że dostawałem beat, który mi się mega podobał, od razu siadałem i pisałem kawałek i on już był na następny dzień zrobiony. Tak było w zmianie gry chociażby. A z drugiej strony hangover, tak? Miałem ten beat na dysku przez 3 miesiące. Podobał mi się bardzo, nie chciałem go zepsuć i kombinowałem. Myślałem, słuchałem go wielokrotnie. W któregoś dnia oświecenie i napisałem kawałek przy jednym podejściu. Więc no, co na plus, co na minus? Warsztat, technika, lirycznie myślę, że osiągnąłem już tam jakiś poziom i tutaj się wiele nie zmieni. Więcej patentów na pewno. Rozwijam się cały czas, staram się to pchać jak najlepiej i nie stać w miejscu, więc no, in plus generalnie. Myślę, że minusy pozostawmy sobie jakimś tam subiektywnym słuchaczom, którzy będą mogli, wiesz, wypowiedzieć się, wiesz, subiektywnie z ich perspektywy, co im się bardziej podobało, co mniej. No tak jak mówiliśmy, no, na poprzedniej płycie było więcej humoru, więcej było takich klasycznych rozwiązań. Tu jest trochę nowocześniej, jest energiczniej. Zostawmy to słuchaczom. Kiedy nie gracie koncertów, to? Kiedy nie gramy koncertów, to chodzimy do pracy, chodzimy na imprezę, piszemy pracę magisterską, czekamy, aż zaproszą nas na jakiś koncert. Co więcej, no wiesz, no, wiodę sobie normalne życie. Chodzę do pracy codziennie rano, wstaję na godzinę 9, wracam o godzinie 17. Wracam do domu, oglądam sobie film, piszę kawałki. Jestem normalnym człowiekiem, myślę, że robię to samo, co ty. Studia skończyłem, więc nie chodzę już na uczelnię, muszę się tylko obronić. Więc no, normalny żywot. No, pracujesz nad nowym materiałem już. Pracuję nad nowym materiałem. Cóż to będzie? Będzie to nowy materiał. Na razie planuję zrobić sobie epeczkę. Właśnie być może na patentach tych filmowych, chociaż niekoniecznie, bo mam już napisane 3 kawałki i nie są to kawałki filmowe kompletnie. Zobaczymy, u mnie to się strasznie mega rozwija, tak? Ja potrafię zaplanować projekt, napisać parę kawałków, wrzucić go w cholerę, bo nagle mam zajawkę na coś innego, więc co to będzie? Myślę, że pójdziemy w podobnym kierunku, ale spróbuję wrzucić do tego jeszcze parę smaczków. Serce mi wali jak szpila po mordzie, wyciek laksonów, kustoszy mi głowę, nie myślę o niczym, hangover. Czasem zdarza się tak, że tracisz głowę, po czym dzieją się rzeczy niezdrowe. To hangover. Gdy zawodzą nam hamulce bezpieczeństwa, często dzieją się rzeczy, których nie chcemy pamiętać, to chore. Czasem zdarza się tak, że tracisz głowę, po czym dzieją się rzeczy niezdrowe.